Sylwia Bomba zdobyła ogromną popularność dzięki programowi Google Box. Niedawno celebrytka zaskoczyła fanów nowym wizerunkiem. Wielu uważa, że nie wygląda korzystnie. Sylwia Bomba ma spore grono wiernych fanów, którzy pokochali ją za pracę przy popularnym programie stacji TTV i z ciekawością śledzą jej życie prywatne. Niedawno kobieta zaskoczyła wszystkich, gwiazda pojawiła się na premierze filmu 365 dni w zupełnie odmienionej wersji. Nowy wizerunek celebrytki nie przypadł jednak do gustu jej wielbicielom. Sylwia Bomba wygląda zupełnie inaczej. Kobieta zdobyła ogromną popularność dzięki programowi Google Box emitowanemu na antenie stacji TTV. Widzowie pokochali duet, który stworzyła razem ze swoją przyjaciółką, Ewą Mrozowską. Ostatnio fani mogli je wspólnie oglądać również w programie Usterka. Prywatnie celebrytka jest matką, a swoim życiem chętnie dzieli się z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Trzydziestotrzylatka aktywnie prowadzi swojego Instagrama, na którym co chwilę pojawiają się nowe zdjęcia i reklamy kolejnych produktów. Bez skrępowania pokazuje również swoje codzienne życie jako matka oraz partnerka. Jej konto obserwuje już ponad 570 tysięcy użytkowników aplikacji. Sylwia Bomba pojawiła się w czwartek na premierze filmu 365 dni. W czwartek popularna kobieta pojawiła się na premierze filmu 365 dni, opartego na erotycznej powieści Blanki Lipińskiej. Gwiazda jak zwykle chętnie pozowała na ściankach, a nowy wizerunek celebrytki zaskoczył wszystkich fanów. Kobieta pojawiła się na premierze z bardzo widoczną opalenizną. Karnacji jej skóry daleko do zdrowej opalenizny, wygląda raczej bardzo nienaturalnie i od razu rzuca się w oczy. Sylwia Bomba wygląda jednak na zadowoloną ze zmiany w swoim wizerunku. Zupełnie inne zdanie na temat jej metamorfozy mają internauci. Dzisiaj grzeje, 1. Lech Wałęsa został ojcem. Wielka radość w domu byłego prezydenta 2. Zabił ciężarną żonę podczas stosunku, ale na tym nie skończył. Okropny czyn, odbiera mowę, myślałem, że to jakaś Afroamerykanka, a to Polka, napisał jeden z użytkowników sieci na portalu Pudelek. Ja z takimi dziewczynami chodziłam do gimnazjum, przy maksymalnym spieczeniu na heban jęczały, że są blade i dalej cisnęły na solarkę, dodał kolejny. Najlepsze newsy dnia, źródło, Pudelek. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News. Zobacz także: kobiety przyklejają plaster na pępek i chudna po. Więcej wiesz, jak leczyć kataru niemowlaka? Sprawdź. Dowiedz się, jakie są najlepsze sposoby na kataru niemowlaka? Jaki preparat wybrać? Więcej Polpharma reklama. Szukasz telewizora? Sprawdź świetne rozwiązanie. Więcej kobiety przyklejają plaster na pępek i chudna po. Więcej psi raj w Kostaryce.
Na obszarze 150 hektarów w całkowitej wolności żyje ponad 1300 porzuconych psów. Zobacz film. Więcej artereklama. Pierwsza taka sytuacja. Łódź uchodźcami zawrócona. Imigranci i uchodźcy, których uratowano od utonięcia podczas niedawnej akcji na Morzu Śródziemnym, przeżyli niemały szok. Więcej film, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Sycylijska przygoda pełna namiętności. Oglądaj w kinach od 7 lutego. Więcej ekipa reklama. Dlaczego psy chodzą w kółko zanim położą się? Jak wielu właścicieli zwierzaków zauważyło, psy często przed snem chodzą wokół swojego posłania, czy też Więcej dostarczone przez Plista. Czytaj. Także wyszło na jaw, kim naprawdę jest Sylwia Bomba. Nikt się po niej nie spodziewał. Ogromne zaskoczenie. Czym różni się reklama natywna od display? Sponsorowana pięcioletnia córeczka umierała na jej oczach, a matka nawet nie kiwnęła palcem. Powód przeraża. Czym różni się reklama natywna od display? Sponsorowane.